Edukacja w XXI wieku. Edukacja już od dawna jest postrzegana jako ważna część życia społecznego. Tak naprawdę od najdawniejszych czasów ludzie przekazywali wiedzę sobie nawzajem. W starożytności zostało to bardziej sformalizowane, zinstytucjonalizowane. Także tutaj przed nami temat bardzo istotny i szeroko obecny w naszym życiu codziennym. Taką pierwszą formą edukacji można powiedzieć, że jest inicjacja plemienna, czyli te najbardziej takie proste formy społecznego życia w określonym wieku decydują się dopuścić nowe pokolenie do danych sekretów danej społeczności, do danych praw i następuje właśnie inicjacja, wtajemniczenie młodego pokolenia w to, co wiedzą, co wyznają czasami ci starsi. Więc tutaj możemy mówić o takiej najbardziej prostej formie edukacji społecznej, czyli właśnie inicjacji plemiennej. Od czasów starożytności już istnieje też edukacja w formie bardziej zorganizowanej, w formie instytucji. Pamiętamy o tym, że Platon chociażby, czy Sokrates tworzyli szkoły zamknięte, czyli taka szkoła zamknięta, wyizolowana, polegająca na tym, że w danym miejscu zbierają się ludzie i przekazuje się im wiedzę. Jest to koncepcja bardzo, bardzo stara. Szkoła zamknięta to też szkoła taka, gdzie nie ma miejsca na wolność uczniów, tych, którzy się uczą, oni się muszą dostosować do rygoru narzuconego przez tego, który naucza. Muszą się podporządkować w swoim zachowaniu oraz we wszystkim tak naprawdę, co jest związane z edukacją. I ta koncepcja szkoły zamkniętej przetrwała przez wiele wieków, w zasadzie aż do XX wieku funkcjonuje. Tej koncepcji przeciwstawiono w pewnym momencie koncepcję szkoły otwartej, a więc takiej, która wychodzi poza ramy takiego kształcenia klasowego, takiego kształcenia opartego na dyscyplinie. To jest koncepcja, gdzie stara się zwrócić uwagę na potrzeby uczniów, na ich indywidualizm, na ich różnego rodzaju zainteresowania, możliwości też poznawcze, więc tutaj inaczej to wygląda zupełnie w koncepcji szkoły otwartej. Powiedzmy, od średniowiecza, poczynając do mniej więcej XVIII wieku, monopol edukacyjny posiadał Kościół katolicki w Europie, dlatego że ogromna większość szkół to były szkoły związane z Kościołem, tworzone przy klasztorach, przy parafiach. Nauczającymi często byli ludzie związani właśnie z Kościołem, i Kościół w dużej mierze ingerował w to, czego się uczy w danym miejscu, więc tutaj można by zaryzykować takie stwierdzenie o monopolu edukacyjnym Kościoła w tamtym okresie. Oczywiście były też pewne wyjątki, szkoły chociażby ariańskie, Akademia w Krakowie, w naszym kraju, w innych miejscach w Europie również takie szkoły się zdarzały. W XVIII wieku pojawiły się pierwsze programy nauczania, czyli już ludzie podchodzili do nauczania w bardziej zorganizowany sposób. Spisano, czego mają się nauczyć uczniowie na terenie danego kraju na przykład, i starano się, aby wszyscy osiągali ten sam poziom wiedzy, umiejętności w określonym wieku, kończąc edukację na określonym etapie szkolnictwa. Więc tutaj programy nauczania zawierają cały zestaw wiedzy, umiejętności, jaki należy przekazać i należy też opanować właśnie podczas nauczania szkolnego. Tutaj dużą rolę odegrał w ewolucji właśnie podejścia do nauczania czeski edukator Jan Amos Komeński. On jako pierwszy zwrócił uwagę na to, że tak naprawdę uczymy się nie tylko w szkole, że proces kształcenia edukacji odbywa się przez całe nasze życie. W związku z tym należy tutaj przyłożyć dużą uwagę do poznawania tego, co wokół nas
się dzieje. On też w dużej mierze wpłynął właśnie na sposób przekazywania władzy, unowocześniając całą tą metodologię kształcenia. Mimo tego, że oświecenie trochę inaczej spuściło nas do innego spojrzenia na kwestie edukacji, to ciągle jeszcze ten taki model szkoły zamkniętej funkcjonował aż do XIX wieku. Ciągle też Kościół miał duży wpływ na kształcenie. Starczy wspomnieć, że pierwsze szkoły polskie XVIII-wieczne stworzone już w nowym duchu oświeceniowym, chociażby już po utworzeniu Komisji Edukacji Narodowej, w tych szkołach nauczyciele często musieli się ubierać tak jak duchowni, więc tutaj to zakorzenienie było silne. Oprócz tego szkoła XIX-wieczna to szkoła z kolei, można powiedzieć, bardzo mocno związana z monarchią absolutną, z systemem absolutyzmu, z właśnie bezwzględnym posłuszeństwem uczniów wobec nauczycieli. Szkoła autorytatywna, taka, która nie uznaje w ogóle głosu ucznia, jego zdania na jakiś temat, trzeba się podporządkować, trzeba przyjąć optykę, wizję narzucaną właśnie przez nauczycieli. Jest to szkoła też, która stawia na rygor, na dyscyplinę, na posłuszeństwo. No i silnie zaznaczony jest w tej szkole patriarchat. Kształci się tak, aby ten patriarchat kontynuować, zaszczepiać u uczniów. No i tak naprawdę wtedy nauczycielami są w dużej większości, w przeważającej większości mężczyźni. Dlaczego ta szkoła była tak zbudowana? Chodziło o to, żeby przygotować społeczeństwo do posłuszeństwa już w tym wieku dorosłym, posłuszeństwa wobec władzy absolutnej. Chodziło o to, żeby wychowywać pokolenia, które nie będą zadawać pytań, nie będą stawiały na indywidualne potrzeby swoje, na ich realizację, ale takie, które się będą podporządkowywały właśnie królowi, cesarzowi, władcy absolutnemu po prostu i wykonywały wszystkie polecenia bez zająknięcia się. Oprócz tego wtedy też stworzono koncepcję takiej szkoły, gdzie uczniowie siedzą w ławkach jeden obok drugiego w takim systemie właśnie interwałów powtarzalnych lekcji przerw. Wszystko po to, żeby uczniowie, którzy siedzą właśnie tak w klasie stłoczeni pod nadzorem jednego nauczyciela, w wieku dojrzałym byli przygotowani do pracy w fabrykach. XIX wiek, rewolucja przemysłowa. No i widzimy tutaj na fotografiach pewne analogie, jeżeli chodzi o takie właśnie spędzanie czasu. W fabryce również jeden obok drugiego każdy wykonuje swoją robotę, jest nad nim jakiś kierownik, na gwizdek czy na syrenę, na dźwięk syreny następuje przerwa w pracy albo zakończenie pracy. No więc tutaj chodziło o to, żeby przygotować do tego wczesnego wstawania, spędzania wielu godzin w jednej pozycji, w ławce, a później w pracy, przy swoim stanowisku pracy i bezwzględne posłuszeństwo wobec tego, kto nami zarządza. No i minęło trochę czasu, dzisiaj mamy XXI wiek, a jednak w większości szkół ten system pracy, ten system nauczania jest kultywowany niestety, więc tu pokazuje, że wiele, wiele przed nami, jeżeli myślimy o szkole XXI wieku, no to wydaje mi się, że mocno jednak jeszcze wiele szkół stoi w tym systemie XIX-wiecznej nauki. No i ten system prowadzi do tego, co widzimy świetnie na tym rysunku, czyli przystosowanie obywatela do tego, czego sobie życzy ten, kto jest autorem programu nauczania, ten, kto jest autorem systemu edukacji. A więc takie, można powiedzieć, pozbawienie indywidualności, indywidualnych cech po to, żeby zmusić ucznia do podporządkowania się, do przyjęcia kształtu, formy, sposobu myślenia narzuconego właśnie przez system edukacji. Tak jest ciągle jeszcze w wielu miejscach, na szczęście już nie wszędzie, nie w każdej szkole na szczęście. No i jeszcze jedna taka uwaga do naszego systemu edukacji. Myślę, że bez komentarza to pozostawię, bo każdy jest w stanie tutaj zrozumieć intencje autora tego rysunku i na czym polega problem takiego pojmowania właśnie XIX-wiecznego systemu edukacji, organizacji systemu edukacji. Na przełomie XIX-XX wieku zaczęły się już pewne zmiany dziać. John Dewey stworzył koncepcję szkoły przyjaznej dziecku, takiej, która jest otwarta na potrzeby ucznia, a więc szkoły otwartej już w takim nowoczesnym pojmowaniu tego pojęcia.
szkoły, która ma się dostosować do ucznia, a nie narzucać wszystko uczniowi. Natomiast po II wojnie światowej nastąpiła demokratyzacja szkoły, czyli uczniowie, rodzice zaczęli zyskiwać coraz większy głos w tym, w sprawie właśnie organizacji procesu nauczania. Zaczęto coraz bardziej się wsłuchiwać właśnie w to, jakie są potrzeby uczniów, indywidualizować proces kształcenia, proces nauczania, dostosowując właśnie tutaj czy programy nauczania, czy sam proces kształcenia, organizację pracy szkoły do potrzeb przede wszystkim i możliwości uczniów. Pojawiło się nagle określenie uczeń zdolny, uczeń wymagający większej uwagi. Pojawiały się definicje różnych deficytów, jakie uczniowie mają chociażby. Więc tutaj mamy większą demokratyzację szkoły. Jakie są zadania szkoły? Możemy te zadania podzielić na takie dwie kategorie. Pierwsza z nich to zadania szkoły w zakresie nauczania. No i tutaj chodzi o to, że szkoła oczywiście, to myślę, że pierwsze skojarzenie, szkoła ma przekazać wiedzę i umiejętności. Oprócz tego szkoła ma umożliwić rozwój intelektualny uczniów, poszerzając ich horyzonty myślenia chociażby. Szkoła ma też zadanie skutecznej nauki, skutecznej komunikacji pomiędzy uczniami, nauki współdziałania, dlatego że w wielu zawodach należy się taką umiejętnością wykazać, współpracy w zespole chociażby, czy współdziałania z innymi osobami. Szkoła też w zakresie nauczania ma zadanie nauczenia rozwiązywania problemów w sposób twórczy, a więc podejścia do problemów w taki sposób nieszablonowy, żeby rozwiązać coś czasami w taki sposób, jak jeszcze nikt na to nie wpadł. Oprócz tego szkoła ma nas nauczyć pozyskiwać, porządkować informacje, wykorzystywać te informacje później pozyskane, ponieważ jesteśmy zalewani informacjami z różnych źródeł. Powinniśmy się nauczyć, jak sobie z tymi informacjami radzić, które odrzucać, jak je segregować, które porządkować, systematyzować tą wiedzę, a później ją wykorzystywać. Oprócz tego szkoła powinna nas nauczyć korzystania z technologii informacyjnej, czyli z nowoczesnych metod przekazywania informacji. Oprócz tego, jeżeli chodzi o nauczanie, szkoła powinna nauczyć nas planowania, organizowania, dalszego procesu uczenia się oraz oceniania, jak ten proces uczenia się nam wychodzi, dlatego że dzisiaj tak naprawdę chyba już nie ma wątpliwości, że uczymy się przez całe życie, bo technologia się bardzo szybko zmienia i musimy za nią nadążać, więc musimy się nauczyć, jak się po prostu uczyć samodzielnie później, jak planować ten proces. Drugi rodzaj zadań stawianych przed szkołą dotyczy pracy wychowawczej, czyli szkoła musi nauczyć nas umiejętności współżycia społecznego z innymi członkami naszego społeczeństwa, więc rozwija świadomość tego, że przynależymy do grupy, że nasze potrzeby są ważne, ale też musimy uwzględniać potrzeby innych osób, które żyją wokół nas. Następnie ma nas uczyć szkoła samodzielności, dociekliwości, wytrwałości w tym, żeby osiągnąć cele, które sobie stawiamy. Więc tutaj szkoła jest takim miejscem, gdzie możemy sobie pozwolić na porażki, bo jeszcze one się często nie wiążą z jakimiś wielkimi konsekwencjami, ale chodzi o to, żeby szkoła nam pokazała, że jedna, czy druga, czy dziesiąta porażka nie oznacza, że mamy zrezygnować z dążenia do naszych celów. Następnie szkoła powinna nas nauczyć wyrażać własne poglądy, wypowiadać się, definiować te nasze poglądy, określać je, ale też szanować poglądy innych uczniów, którzy wokół nas funkcjonują. Oprócz tego szkoła powinna uczyć kształtowania poczucia odpowiedzialności za to, co robimy, za to, co mówimy, za to, jak się zachowujemy. Kształtować też postawy patriotyczne, przygotowywać nas do życia w rodzinie i rozpoznawać wartości, budować systemy wartości, rozpoznawać je. No i to rzeczywiście w poczuciu szacunku do wielu z tychże wartości. W latach 70. XX wieku badacze, tacy jak na przykład japoński Umesao czy Bell, zauważyli, że tak naprawdę żegnamy się z gospodarką industrialną, czyli z taką, którą kojarzymy z wiekiem XIX i właśnie pierwszą połową XX wieku. Jest to gospodarka oparta na rolnictwie, na przemyśle ciężkim przede wszystkim. No i to jest gospodarka taka, która potrzebuje właśnie takich uczniów, jakich kształciła szkoła XIX-wieczna, czyli takich, którzy siedzą w fabrykach przede wszystkim,
albo uprawiają rolnictwo. Ci badacze zauważyli, że gospodarka się zmienia ewoluując w stronę gospodarki postindustrialnej, a więc gospodarki opartej na usługach i na wiedzy pracowników, powiedzmy. A więc tutaj, jeżeli chodzi o gospodarkę postindustrialną, to praca w sektorze usług nie wymaga już takich umiejętności, takich przyzwyczajeń, takich nawyków, jakie serwowała nam szkoła XIX-wieczna. A więc tutaj szkolnictwo powinno się również zmienić, ponieważ ma przygotowywać teraz zupełnie innych pracowników czy pracodawców, niż miało to miejsce wtedy, kiedy dominowała na świecie gospodarka industrialna. Tylko pytanie, czy rządzący zauważyli to, bo to już trochę czasu minęło od tej zmiany, czy oni zareagowali odpowiednio, modyfikując system szkolnictwa w różnych krajach, na przykład w Polsce. Społeczeństwo informacyjne to jest to społeczeństwo, które mamy dzisiaj i no, to społeczeństwo oparte na przede wszystkim tym obiegu informacji takim globalnym, masowym. No i teraz szkoła w związku z tym powinna uczyć nas selekcji informacji, powinna uczyć nas, jak wiązać nowe informacje, które do nas docierają, już z wiedzą, którą wcześniej zdobyliśmy. No i też powinno nas uczyć się w szkole, jak powinniśmy wiedzę zastosować w praktyce, czyli tak zwany know-how. Tego wszystkiego powinno uczyć się w tej szkole współczesnej. Tutaj widzimy na ilustracji, ta szkoła się zmienia na naszych oczach. Mamy coraz większy udział technologii informacyjnej właśnie w procesie nauczania, coraz więcej tablic multimedialnych, projektorów, komputerów, coraz więcej aplikacji różnych służących uczeniu się, metody nowe wykorzystujące chociażby sprzęt elektroniczny uczniów, czyli tak zwane bring your own device. Więc tutaj rzeczywiście następuje ta zmiana też w szkole, związana z tym, że wokół nas funkcjonuje społeczeństwo informacyjne. Edukację możemy podzielić na takie dwa rodzaje, dwa tory, bym powiedział. Edukacja formalna i edukacja nieformalna. Edukacja formalna odbywa się w szkole, odbywa się w wieku, kiedy jesteśmy w wieku szkolnym. Edukacja formalna to edukacja wynikająca z systemu szkolnictwa zorganizowanego w danym państwie, czyli z całej tej drogi, szkoła podstawowa, szkoła średnia itd., itd. Edukacja formalna odbywa się pod nadzorem państwa i przebiega zgodnie z wolą państwa, czyli uczy się człowiek tego, czego chce państwo, abyśmy się uczyli, aby tutaj realizować pewną politykę, wizję państwa. Edukacja formalna opiera też się na obowiązkowości, dlatego że mamy obowiązek chodzenia do placówek edukacyjnych w określonym wieku. Ten obowiązek ustaje wraz z osiągnięciem pełnoletności. No i edukacja formalna to przede wszystkim edukacja oparta na metodach podających wiedzę, czyli na takich metodach, które przeważają jeszcze ciągle w szkolnych klasach. Natomiast edukacja nieformalna odbywa się zupełnie inaczej. Przede wszystkim jest to edukacja, która jest realizowana przez instytucje pozaszkolne albo w ogóle odbywa się poza szkołą bez udziału jakiejkolwiek instytucji, czyli jest to edukacja, która nie wynika z pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach. Czyli edukacja, którą prowadzimy sami na własną rękę, którą prowadzą inne instytucje niż szkoły, różnego rodzaju kursy, ale też najczęściej to jest po prostu samokształcenie. Edukacja nieformalna opiera się na spontaniczności, czyli odbywa się wtedy, kiedy chcemy, a nie wtedy, kiedy musimy, a więc jest też dobrowolna, czyli nie ma tutaj obowiązku. Ta spontaniczność edukacji nieformalnej wynika też z tego, że my nawet czasami nie wiemy, że się czegoś nowego uczymy, bo na przykład oglądamy jakiś program rozrywkowy i nagle przy okazji czegoś się nauczyliśmy, czegoś się dowiedzieliśmy, albo nas zainspirowała ta wiedza, którą, czy to, co zobaczyliśmy, do czegoś. Więc to jest pewna spontaniczność, a nie zorganizowany podział na lekcje, dzwonek, lekcja, przerwa i tak dalej. No i edukacja nieformalna w przeciwieństwie do edukacji formalnej odbywa się najczęściej poprzez praktykę, a nie tylko przez metody podające. Polski system szkolnictwa, czas żebyśmy sobie przypomnieli, jak on wygląda. On się zmienił w wyniku reformy, która się odbyła niedawno, więc zlikwidowano gimnazja. No i zobaczmy, jak teraz się prezentuje ten nasz system szkolnictwa. Przypomnę jeszcze tylko, że gimnazja wprowadzono w wyniku poprzedniej jeszcze reformy wcześniejszej w 1999 roku, ona się odbyła.
Natomiast po kilkunastu latach te gimnazje zostały skasowane i obecnie wygląda ten system w ten sposób. Oczywiście są przedszkola, a po nich następuje nauka w szkole podstawowej. Ta nauka trwa 8 lat, jeżeli wszystko idzie oczywiście zgodnie z planem. Po 8 latach szkoły podstawowej uczniowie mają do wyboru szkoły średnie, na przykład 4-letnie liceum ogólnokształcące, albo 5-letnie technikum, albo branżowe szkoły, i tutaj widzimy, że one są podzielone na dwa stopnie. Branżowa szkoła pierwszego stopnia, gdzie nauka trwa 3 lata, a po niej możemy naukę kontynuować w branżowej szkole drugiego stopnia przez kolejne 2 lata. Za każdym razem nauka kończy się egzaminem maturalnym. Jak widzimy, jeżeli wybierzemy liceum, czy technikum, czy branżową szkołę, kończy się to egzaminem maturalnym, który jest dla nas przepustką do dalszego kształcenia. Ale możemy też po szkole podstawowej udać się do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, czyli do szkoły, gdzie nauczymy się wykonywać określony zawód. Najczęściej jest to jakiś zawód prosty, związany z pracą fizyczną i naszą edukację na tej szkole możemy zakończyć. Natomiast jeżeli wybraliśmy jedną z tych trzech wcześniej omawianych szkół, gdzie kończymy edukację egzaminem maturalnym, matura jest przepustką do studiowania, więc możemy tutaj wybrać się albo do szkoły policealnej, gdzie możemy również uzyskać prawo do wykonywania jakiegoś zawodu. I tutaj nauka trwa od 1 roku do 2,5 lat. Możemy wybrać się również na studia magisterskie jednolite, po których uzyskujemy stopień magistra, albo możemy pójść na studia, powiedzmy, że w dwóch takich stopniach, na studia pierwszego stopnia, które trwają na przykład 3 lata i kończą się uzyskaniem stopnia licencjata chociażby, albo a potem po tym pierwszym stopniu, czyli po uzyskaniu tego stopnia licencjata albo inżyniera, możemy kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, tak zwanych magisterskich, czyli przez kolejne na przykład 2 lata uczymy się i kończymy wtedy naukę ze stopniem magistra, czyli po 3 latach z tytułu licencjata albo inżyniera, a jeżeli kontynuujemy naukę, to po kolejnych 2 latach uzyskujemy stopień naukowy magistra. No i możemy kontynuować też już po studiach naukę na studiach trzeciego stopnia, czyli na studiach doktoranckich, osiągając właśnie stopień naukowy doktora. Możemy też wybrać studia podyplomowe, które są studiami, które umożliwiają nam zdobycie kwalifikacji dodatkowych, umożliwiających tutaj wykonywanie szerzej jakiegoś zawodu. Tak wygląda system szkolnictwa w naszym kraju po reformie ostatniej. Ponieważ mamy społeczeństwo informacyjne i jesteśmy bombardowani tymi informacjami z różnych stron, sformułowano też takie pojęcie Anti-Information Deficiency Syndrome, czyli w skrócie AIDS. I tutaj ta analogia z chorobą AIDS jest zamierzona przez twórcę tego pojęcia, bo mamy tutaj brak odporności, tak jak w AIDS w chorobie też występuje brak odporności. Tu mamy syndrom braku odporności na informację. No więc to jest jedno z zagrożeń czyhających na społeczeństwo informacyjne. No i z tym problemem musimy też w szkolnictwie się zmierzyć. Kolejny problem społeczeństwa informacyjnego to jest e-wykluczenie, albo inaczej wykluczenie cyfrowe, czyli zjawisko polegające na tym, że niektórzy ludzie nie uczestniczą w postępie technologicznym, jaki się odbywa na naszych oczach, nie umieją korzystać z po prostu technologii informacyjnych. Szkoła powinna uczyć nas właśnie tych technologii, ich wykorzystywania, żeby nie poszerzać kręgu ludzi, którzy są wykluczeni cyfrowo. Mamy też takie pojęcie cyfrowych tubylców, czyli osób, które z kolei od dziecka bardzo często korzystają z technologii informacyjnych i w zasadzie nie wyobrażają sobie bez nich już życia. I tutaj cyfrowi tubylcy właśnie preferują obraz i dźwięk, na przykład ponad tekst pisany.
szybko się nudzą, czekają ciągle na jakieś nowe bodźce, są niecierpliwi, preferują swobodny dostęp do informacji, więc cały czas muszą mieć pod ręką smartfon na przykład, który im tych informacji dostarcza, albo komputer. No i traktują bardzo ufnie i kreatywnie wszystkie nowe technologie. To są tak zwani cyfrowi tubelcy. Czy jesteś jednym z nich? To jest pytanie, które trzeba sobie postawić. No i tutaj możemy zobaczyć, jak się może potoczyć nasza przyszłość, a to w zasadzie już jest teraźniejszość. Do czego może doprowadzić takie uzależnienie od informacji? Widzimy z tyłu znakomity obraz, jeden z klasyków. No i ludzie nie za bardzo są młodzi zainteresowani podziwianiem klasyki sztuki, bo ciągle pozyskują nowe informacje z ekranów swoich smartfonów. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Nie oceniam. Rzucam temat do przemyślenia. A my patrzymy, co dalej nas czeka. Edukacja przez całe życie, postulat sformułowany przez Komeńskiego, dzisiaj jest realizowany w Unii Europejskiej przez szereg programów. Dawniej to był program Sokrates, dzisiaj program Lifelong Learning Program, czyli LLP. Program, który jest skierowany do osób w różnym wieku po to, żeby właśnie kształcić przez całe życie, umożliwiać to kształcenie. Program Comenius, skierowany do nauczycieli, do szkół, polegający na wymianie właśnie, na podróżowaniu nauczycieli pomiędzy szkołami z różnych krajów, na wymianie doświadczeń, nauczaniu, jak właśnie tutaj zorganizować proces nauczania, jak stosować różne metody nauczania sprawdzone gdzie indziej. Dla studentów program Erasmus, polegający na wymianie właśnie studenckiej zagranicznej. Program Leonardo da Vinci to z kolei program szkoleń zawodowych odbywających się w różnych krajach Unii Europejskiej, a dla najstarszych, dla osób już w wieku jak najbardziej dorosłym, mamy program Grundtvig, związany właśnie z już taką edukacją w wieku dojrzałym. Mamy też tak zwane uniwersytety trzeciego wieku, czyli dla emerytów, którzy mają czas, a jeżeli zdrowie to pozwala, to mogą się kształcić dalej. Nie ma tutaj żadnych przeszkód. Zobaczmy, jak chociażby program Erasmus kilka lat temu funkcjonował. Tutaj widzimy, z jakich krajów brali udział ludzie w tymże programie Erasmusa. W sumie 340 tysięcy ponad. No i tutaj widzimy, Polska jest całkiem wysoko w tej czołówce, można powiedzieć, tych krajów, z których osoby wzięły udział w programie Erasmusa w tamtym okresie. Szkoła oczywiście powinna przygotowywać do potrzeb rynku pracy, tak żeby ludzie, którzy kończą szkołę, mogli się odnaleźć na tym rynku, a nie powiększali grono bezrobotnych, a więc tutaj powinna nas uczyć też szkoła elastyczności, a więc umiejętności dostosowania się do wymogów rynku pracy. Musimy się coraz częściej godzić z taką myślą, że nie będziemy wykonywać jednego tego samego zawodu przez całe życie. Być może musimy elastycznie nabyć nowych kwalifikacji, bo rynek pracy może wymagać od nas właśnie tego. Może się okazać, że nasz zawód przestaje być atrakcyjny i trzeba znaleźć gdzie indziej dla siebie miejsce na rynku pracy. Tutaj też powinniśmy się uczyć e-learningu w szkole, czyli takiego nauczania zdalnego, nauczania na odległość, nauczania z wykorzystaniem właśnie technologii informacyjnych. No i tutaj też duża odpowiedzialność po stronie uczących się jest wymagana, no ale dzięki e-learningowi możemy nabyć nowych kompetencji, nie wychodząc z domu. Ciągle wyższe wykształcenie pozwala czuć się bezpieczniej na rynku pracy, ciągle można powiedzieć, że gwarantuje większą stabilność zawodową niż brak tego wyższego wykształcenia. No i tutaj mamy też wynik badania opinii publicznej, czy system edukacji w Polsce jest stosowany do rynku pracy. No i wyniki pozostawiam również bez komentarza. Jak wygląda wykształcenie Polaków, jak w zasadzie wyglądało, bo to są dane sprzed 5 lat, wykształcenie Polaków na sytuację zawodową, no i tutaj możemy sobie prześledzić, ile osób jest w jakiej sytuacji zawodowej, raczej było wtedy. Na koniec jeszcze parę słów na temat zatrudnieniu nieletnich. Pamiętajmy, że kodeks pracy przewiduje możliwość zatrudnienia już od 15 roku życia w określonych sytuacjach. To musi być za zgodą opiekunów prawnych, rodziców i inspektora powiatowej izby pracy. No i tylko w określonych, powiedzmy, zawodach można się zatrudnić w tak młodym wieku, czyli w działalności artystycznej, kulturalnej, sportowej albo reklamowej.
Młodociany pracownik z kolei to jest pracownik w wieku od 16 do 18 lat. No i tutaj musi on uzyskać świadectwo zdrowia, które zaświadczy, że nie ma przeszkód, aby podjął pracę. No i może być zatrudniony taki młodociany pracownik tylko w tak zwanych lekkich pracach, które nie zaburzą jego rozwoju, rozwoju jego organizmu, bo jest on ciągle w wieku dojrzewania. Umowa o pracę to sposób zawarcia umowy, jest rodzaj umowy zawieranej pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą. Umowa o pracę może być na czas określony, może być na czas nieokreślony. W tej umowie są spisane warunki wszystkie pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą. No i tutaj zawierając umowę o pracę, pracodawca oczekuje, że w określonym miejscu, w określonym czasie będziemy wykonywać daną pracę, świadczyć tą pracę na rzecz pracodawcy, no i wykonywać różne jego polecenia. Jest tutaj pewna hierarchiczność, czyli jest nad nami jakiś kierownik, jest nad nami jakiś człowiek, który nami kieruje, nam wyznacza zadania do wykonania. Innym rodzajem umowy jest umowa zlecenia. W tej umowie nie ma właśnie tego podporządkowania się pracownika, pracodawcy, takiego bezpośredniego podporządkowania się, czyli ktoś nam zleca coś, żebyśmy wykonali i my to wykonujemy, ale nie ma nad nami tutaj przez cały czas kogoś, kto nam wyznacza jakieś kolejne zadania. Mamy jakieś zadanie, wykonujemy je. No i mamy jeszcze umowę o dzieło i tutaj jeszcze różnicą jest to, że tej umowy o dzieło nie wykonujemy w określonym miejscu, w określonym jakimś tutaj w określonej sytuacji, tylko ten, który nam zleca wykonanie pracy, po prostu oczekuje, że dostarczymy mu jakiegoś dzieła, wykonamy jakieś dzieło, czyli będzie jakiś wynik pracy określony i jego nie obchodzi tak naprawdę, kiedy my to zrobimy, gdzie to zrobimy. On tylko oczekuje, że dostarczymy mu jakiś produkt tej pracy, jakiś efekt tej pracy. No, oczywiście może nam wyznaczyć jakiś czas, w jakim musimy się zmieścić, natomiast poza tym nie obchodzi go nic więcej, czyli nie musimy przychodzić do pracy na przykład codziennie, tak jak to jest chociażby często w umowie o pracę. I ostatnia rzecz, CV i list motywacyjny. CV, czyli curriculum vitae, czyli nasz życiorys, gdzie prezentujemy nasze dane osobowe, prezentujemy nasze wykształcenie stosując odwróconą chronologię, czyli od najbardziej świeżych, powiedzmy, że szkół aż do najdawniejszych. Tak samo prezentujemy swoje doświadczenie zawodowe, jeżeli mamy, również stosując tą odwróconą chronologię, wykazujemy nasze umiejętności, nasze zdolności, czy też językowe, czy też na przykład związane z prowadzeniem samochodów, czy jakieś interpersonalne. Po prostu musimy pokazać w tym CV samego siebie poprzez pryzmat naszej wartości zawodowej. List motywacyjny z kolei również zawiera nasze dane osobowe, ale przede wszystkim musimy wskazać w tym liście, dlaczego pracodawcy musimy wskazać, dlaczego to my jesteśmy najlepszym wyborem na to stanowisko, czyli musimy tutaj opisać samego siebie przez pryzmat właśnie swojej przydatności zawodowej. No i CV może wyglądać różnie. Na pewno umiesz sporządzić CV. Ja chciałem tylko pokazać w tej chwili, że CV może być bardzo kreatywnie sporządzone. Po prawej stronie ekranu widzimy pierwszy przykład takiego kreatywnego CV, no ale zobaczmy kolejny. Curriculum vitae, czyli CV w skrócie. No i tutaj widzimy, jak kreatywnie można pokazać swoją drogę zawodową na jednej stronie. Kolejny przykład takiego nieszablonowego CV. I jeszcze zobaczmy na przykład taki CV trochę z mojej działki, jak można się zaprezentować. Pamiętaj, że tworząc CV musisz zrobić to CV tak, żeby twoje CV się wyróżniało na tle innych, bo człowiek, który ogląda CV, najczęściej ma cały pakiet takich CV, bliźniacze podobnych do siebie, czasami od zgrozy ściągniętych z internetu z jakiegoś szablonu. Postaraj się, aby twoje CV wyróżniało się i pokazywało twoją osobowość przede wszystkim. To na pewno sprawi, że ten, kto ogląda CV, zapamięta twoje CV, jeżeli tylko będziesz umieć pokazać swoją kreatywność i swój indywidualizm.